czas na kartę wzorów z fizyki współczesnej, czyli z czegoś, na czym powinienem się znać, bo w końcu zajmuję się mechaniką kwantową, ale obiecuję mechanice kwantowej tym razem może nie opowiadać. Więc mamy te wzory z fizyki współczesnej. No i to wszystko można podsumować jednym prostym stwierdzeniem, że głównie te wzory dotyczą fotonu. Ja już pokazuję dlaczego. No bo tak, wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że jesteście sobie wy i macie jakąś masę m i jesteście antywy. Antywy to powiedzmy będę, no nie wiem, włosy dam w moim przypadku. Też ma masę m. Jak się spotkacie wy i antywy, to fizyka mówi, że zanihilujecie. No jak zanihilujecie, to z was wyjdzie czysta energia. Jakaś czysta energia, która może się propagować gdzieś w przestrzeni. No ta czysta energia to jest kwant pola elektromagnetycznego. Kwant, czyli tak jakby jak jedziecie do sklepu, to kupujecie, prawda, wodę na butelki. Nie mówicie, proszę, 3,742 litry wody, Żywiec Zdrój na przykład, tylko bierzecie taki baniak, tudzież 4 litry. To jest właśnie foton. Ja go napiszę tutaj. Fotony. No i tak się składa, że ten foton będzie miał energię. Energia fotonu będzie równa dokładnie waszej energii spoczynkowej, czyli tak tej masowej. No bo zniknęliście, gdzieś ta energia musiała pójść. No ona jest równa 2, bo byłyście wy i wasza antycząstka, mc kwadrat. No i to jest ten... Wszystkie fotony, być może to nie będzie jeden, może wiele fotonów, które wylecą z tego wszystkiego. Raczej to będą 2. Żeby zachować pęd, ale nieważne, one będą miały energię mc kwadrat, masa całkowita układu c kwadrat. No i ten wzór też jest ważny, jak się coś rozpada, bo jak jest, prawda, na przykład uran i on się tam rozpada na jakieś stronty, ksenony i jakieś inne neutrony, to musi być tak, że masa uranu musi być większa od masa tych wszystkich badziewiów, a to dlatego, że one wszystkie mają energię kinetyczną, czyli coś tej energii spoczynkowej musiało zostać, żeby podgrzać wodę. Na przykład. No i widzicie, że głównym bohaterem ewidentnie jest foton. No i ten foton na pewno da się jakoś powiązać ze światłem. W końcu foton to jest kwant pola elektromagnetycznego, czyli światła. No i na przykład chcielibyśmy się dowiedzieć, jak mam jakąś tam energię, to jaką ma długość fali. Przypomnę, że długość fali decyduje o kolorze. Na przykład dla widzialnego światła to jest tam między 400 nanometrów a 800 nanometrów. No i żeby powiązać energię fotonu z właśnie długością fali, to mamy ten wzorek i ogólnie energia fotonu to się równa jakaś stała Plancka, to jest bardzo mała stała, 10 do minus 34 razy jego częstotliwość, czyli jak skorzystamy ze wzoru częstotliwość, to jest prędkość przez długość fali, mamy hc przez lambda, c to prędkość dźwięku, 3 razy 10 do 8, a tu jeszcze szóstki zapomniałem, ale to nie jest w ogóle ważne. 3 razy 10 do 8 prędkość światła, h to jest stała Plancka, placka, haha, a lambda to jest długość fali, no i odpowiada czemuś takiemu. I teraz można rozkminić, który z tych kolorów jest niebieski, a który jest czerwony, bo oczywiście jest tak, że energia czegoś, co ma 400 nanometrów, czyli ten na jednej granicy, jest na pewno większa niż energia fotonu, który jest na drugiej granicy. No na pewno tak jest, tak? Czyli im krótsza długość fali jest w mianowniku, krótsza długość fali, wyższa energia, to oznacza, że to, co ma 400 nanometrów, jest bardziej energetyczne niż to, co ma 800 nanometrów. A teraz spójrzcie na dwór, okazuje się, że niebo jest błękitne, niebieskie. To powoduje, że te fotony, które mają akurat, to muszą być te fotony, które mają większą energię. Czyli mówimy, że to jest niebieski, a to jest czerwony. I ogólnie rzecz biorąc, też się bardziej boję ultrafioletowego światła niż podczerwonego. Wystarczy powiedzieć, że podczerwone światło promieniowane jest ze wszystkiego, co ma temperaturę jakąś tam. I jakoś się tego nie boimy. Podczerwień. Pamiętajcie, Irda była kiedyś w telefonach, nie baliśmy się jej, bo miała niską energię. Była podczerwona, czyli jakby trochę dłuższą długość fali niż 800. No to sobie jest jakiś tam foton o danej energii, leci sobie przez świat. I co on może na przykład zrobić? I on może na przykład zrobić coś takiego, że może uderzyć w elektrony w metalu. I to jest trochę inaczej, zaraz będziemy mówić o pojedynczym atomie, może nawet od tego zacznę. Czyli pojedynczy atom to wygląda tak, czyli wracam do takich historii, skąd się te fotony biorą. Mogą się brać na przykład stąd, że sobie jest atom wodoru. Na tym atomie wodoru, jak dobrze wiecie, są takie orbity. Pierwsza, druga, trzecia orbita. I tak właściwie jest ich bardzo dużo. No i ogólnie rzecz biorąc, jak on sobie jest w stanie podstawowym, to siedzi na tej pierwszej orbicie, tu jest dodatni ładunek zwany protonem, a to jest ujemny ładunek zwany elektronem, on sobie krąży. Tak naprawdę to nie, ale to jest nasz model na maturę.
No i jeżeli my zaczniemy na przykład cząść tym wodorem albo podgrzejemy go, to jest taka szansa, że ten jakoś, że no, przez to, że jakoś włożymy w to energię, to to, że ten nasz sobie elektron skoczy o na przykład na drugą, na trzecią orbitę, na n równa się 3. Ale on oczywiście nie będzie tam siedział na zawsze. Dlaczego? Że on lubi mieć coraz to niższą energię, więc spadnie z powrotem na pierwszą, jak będzie chciał, albo na drugą, to zależnie od tego, co mu się spodoba, ale ponieważ energia na trzeciej jest większa niż na pierwszej, co dane jest tym wzorem, zauważcie, to jest energia na n tej orbicie, no to musi z tego wszystkiego wylecieć foton, czyli zobaczcie, co zrobiłem, podgrzałem na przykład moje atomy, one się nagle, te elektrony wskoczyły na wyższe orbity, potem się trochę tam pobyły, pogadały, a następnie, ponieważ lubią być na najniższej energii, spadły i wyświeciły. No i stąd na przykład, jak coś bardzo podgrzewacie, to zmienia kolor, potrafi na biało, na żółto promieniować. No i okej. No i oczywiście jest tak, że energia tego fotonu, znowu do tego wracamy, to jest po prostu energia na trzeciej minus energia na pierwszej i jest to równe, no, możecie z tego wzoru dostać z jednej strony, czyli wstawić E3 i E1, to jest 3, minus 13 elektronowoltów przez 1 do kwadratu i przez 3 do kwadratu. No, nie dbajcie w ogóle o to, o znaki, to co trzeba zrobić na końcu, to się zastanowić, czy foton został wyemitowany, to jak spadł elektron, czy zaabsorbowany, bo to jest druga opcja, czy jak sobie siedzi tutaj elektron, jak dostanie z odpowiedniego fotonu, to wskoczy na drabinkę. Ale uwaga, musi być odpowiedni ten foton, bo gdyby nie był odpowiedni, to przeleci przez cały atom, go nie zauważając, co tłumaczy, dlaczego rzeczy są przezroczyste. Niektóre. Dla pewnego światła. Na przykład szkło jest przezroczyste dla promieniowania takiego widzialnego, ale chyba nie jest na przykład dla ultrafioletu, nie pamiętam. No dobra, to mamy takie historie, wiemy skąd to się wszystko bierze. Wiemy na przykład skąd może się foton wziąć, czyli jakiś tam laser pseudo moglibyśmy zrobić. No i się zaczyna pojawiać pytanie, do czego on może być wykorzystywany. Więc jest coś takiego jak metal. No i metal to jest trochę bardziej skomplikowany od wodoru, bo w metalu te jądra się łapią za rączki, o mniej więcej tak, jak tutaj narysowałem. To wygląda jak cmentarz, ale chodzi, że się łapią za rączki, a elektrony sobie zaczynają płynąć pomiędzy nimi, czyli to jest metal i sytuacja jest trochę inna, czasami to może być półprzewodnik też. I sytuacja jest taka, że stworzą się pasma, to nie jest już tak, że jest pojedynczy atom i on ma orbity, tylko to bardziej wygląda tak, że te elektrony tu siedzą, no właściwie nie wiadomo przytulone do którego atomu, ale one tutaj siedzą na takich poziomach, które no, mają określone poziomy energetyczne. No i tak. Zauważcie, jeszcze może wrócę do tego wzoru, że to jest minus, a minus jest dlatego, że tu jest energia tak naprawdę nieskończonego poziomu i ona jest równa 0, a z kolei jak coś tam siedzi na dole, mówię, to niby sytuacja jest trochę inna, bo tutaj w metalu te elektrony pływają pomiędzy jądrami, ale też analogiczna, bo są jakieś tam poziomy, pierwsza orbita, druga orbita, trzecia orbita, czwarta orbita. Im niżej, tym energia powinna być jaka? Bardziej ujemna, czyli tutaj minus idzie w tą stronę. Im niżej, tym większa energia. A dlaczego tak jest? No bo żeby wyskoczyć, żeby ten elektron mógł zostać uderzony przez foton i wylecieć gdzieś w przestrzeń kosmiczną, czyli zrobić tak zwany efekt fotoelektryczny, no to oczywiście ten lecący foton, ten oto tu, musi mu uderzyć. I ta energia musi być co najmniej taka, żeby z tej orbity, na której się znajduje, żeby mógł się wyrywać tu. A jeśli mu coś jeszcze zostanie, to będzie miał to w postaci energii kinetycznej, to znaczy, że będzie się poruszał. No i tak też, i to nam opowiada ten wzorek, on nam opowiada, że jak mamy kawałek metalu i sobie świecimy jakimś światłem, świecimy światłem, czyli leci dużo fotonów, każdy z nich ma energię HF. No i oczywiście ona musi pokonać tą taką głębokość studni, czyli pracę wyjścia. I to, co zostanie, to jest energia kinetyczna. Maksymalna, bo czasami może się jakoś tam jeszcze rozproszyć, odbić od elektronu czy coś tam. No i tu jest najważniejsze jest to, że jeżeli taka hipotetyczna sytuacja na czerwono, bo to jest co by było, gdyby coś nie działało. Gdyby było tak, że to, co tutaj świeci, znaczy to ten foton, który nadlatuje, nieważne ile tych fotonów by było, nawet gdyby ich było 84 miliony, gdyby one miały energię, która nie pozwoli na wyjście z tej studni, czyli to jest praca wyjścia, a to jest nasza HF, no to się okaże, że żaden z elektronów nie zostanie uwolniony na wolność, nie opuści naszego metalu, bo po prostu
energia fotonu, który nadlatuje, jest za mała do pokonania pracy wyjścia, więc wtedy piszemy, że HF, jeżeli jest mniejsze od pracy wyjścia, no to oczywiście jest tak, że liczba wybitych elektronów jest po prostu zero. Ok? I dlatego można nawet zwiększyć intensywność światła, zrobić jakieś takie niesamowicie mocne światło, ale dopóki ono ma złą częstotliwość, czyli zły kolor, niedopasowany do metalu, nie będzie wybijało elektronów. I to jest taka kwintesencja zawsze w zadaniach efektu fotoelektrycznego. Zauważcie, że bardzo często są na to pytania, co się stanie, jak się zmieni intensywność wiązki, a co się stanie, jak się zmieni kolor wiązki. No więc, jak się zmieni intensywność, to o ile jesteśmy powyżej, czyli o ile jest pojedynczy foton jest w stanie wybić elektron, no to zwiększenie tych fotonów spowoduje, że po prostu więcej elektronów wyleci. Ale jeżeli jesteśmy poniżej, no to zwiększenie intensywności nic nie da, cały czas nic nie będzie wybijane. Ale zmiana koloru może tutaj pomóc. I to mamy to zadanie. I wreszcie ktoś się tam zastanowił, bodajże De Broglie, trudno to się wymawia, bo był Francuzem, on wymyślił coś takiego, że słuchajcie ziomki, skoro wam wychodzi, że to światło to tak praktycznie światło to jest, są takie piłeczki, które uderzają w elektrony, to ja wam powiem odwrotnie. Ja wam powiem coś takiego, że elektron też taki może być. No i tam Davidson i Germer bodajże wymyślili coś takiego, że strzelali elektronami, to były dwie dziurki i okazywało się, że jak dziurki były dostatecznie małe, porównywalne z długością fali elektronu, cokolwiek to znaczy, zaraz sobie powiemy, co to znaczy, to obserwowali, że ten, mimo tego, że strzelali piłeczkami, to tu dostawali taki obraz, tak jakby świecili światłem. I to było takie, o co tutaj chodzi? Dlaczego cząsteczki zachowują się jak fale, o ile tylko ten otwór jest porównywalny z długością fali? No i tak sobie zastanawiali się, on tu tak naprawdę pierwszy zapostulował i on sobie powiedział, że skoro fotony są piłeczkami, to zapewne piłeczki też są falami. No bo fotony są skoro światło jest piłeczkami, to zapewne piłeczki też mogą być falą. No i żeby na przykład obliczyć, jaką wy macie długość fali w mechanice kwantowej, no to dostalibyście, że lambda to się równa, to stała Plancka, czyli pamiętajcie, to jest 10 do minus 34 przez, a na dole jest masa razy prędkość, no to wasza masa razy wasza prędkość. No to sobie podstawmy, że to jest 60 kg, a tutaj mamy jakieś tam kilka metrów na sekundę, to powiedzmy ma jakieś to coś w stylu 10, to jest coś rzędu 10 do minus 34 metra. No to nie za duża jest wasza fala, nie dziwne, że jej nie widzicie, ale dokładnie to opisuje ten wzór. Możecie sobie podstawić, jaka jest fala, długość fali elektronu. Zauważcie, że masa to jest 10 do minus 30, także to zaczyna mieć sens. A czego to jest fala? No to już jest pytanie do mnie osobiście. To jest fala prawdopodobieństwa. O, na przykład to, co tutaj narysowałem, to jest elektron, a konkretnie jego funkcja falowa, która nie ma interpretacji. No dobrze, to nie będę w to wchodził, ale śledźcie to, co się dzieje na kanale. Może po maturze pogadamy sobie o funkcjach falowych i takich rzeczach. Byłoby super, ja bym się bardzo cieszył. I ostatni wzór, jaki do nas tutaj dociera, to jest wzór na prawo Hubble'a. Właściwie stała Hubble'a. No i chodzi o to, że jak sobie jesteśmy na Ziemi, to jesteśmy sobie na Ziemi, żyjemy gdzieś w miejscu, to rzeczy się od nas oddalają. Oddalają się nie dlatego, że mają jakieś silniczki albo że grawitacja nie działa, ale są na tyle daleko, że ten rozszerzanie się wszechświata, to że się wszechświat rozszerza, no to że się wszechświat rozszerza, to powoduje, że po prostu, no to tak jak jak zrobicie na przykład gumkę, recepturkę weźmiecie, albo taką zabawkę mojego synka i sobie zrobię tu dwie kropki i je rozciągnę, to oczywiście te kropki się pojawiają, one będą dalej od siebie. I tak samo to te rzeczy odlatują. No i pytanie, jaką prędkością one odlatują? No prędkością taką odlatują, że jak się zmierzy ich odległość od naszej planety, to znaczy jako R, to wyjdzie, że prędkość, jaką one się odsuwają od nas, to jest właśnie stała Hubble'a razy odległość pomiędzy nami a tym gościem. A jak to się wiąże z fotonami? A no tak się to wiąże z fotonami, że to zostało zmierzone, może zostać zmierzone na podstawie przesunięcia do podczerwieni, ale polega to na tym, że na przykład jak gwiazda by się od nas oddalała, tutaj tak jest to na żółto jak gwiazda, teraz jak sobie jest ta gwiazda i ją ładnie narysuję i ona się od nas oddala, to oczywiście jest tak, że ona goni wysyłane przez siebie fale, blam, 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 blam. Tak to wygląda, czyli tutaj ta długość fali
lambda jest dłuższa niż w rzeczywistości, więc ta lambda rośnie, więc dostajemy nie to, co powinna to, co emituje to ta gwiazda, czyli na przykład kolor żółty, ale ten kolor ma troszkę dłuższą falę. Jak sobie przypomnicie, że na początku rozmawialiśmy o fotonach, które ma 400 nanometrów i są niebieskie, i coś, co ma 800 i jest czerwone, to jak coś jest żółte, to przesuwa się ku czerwieni. To jest tak zwane przesunięcie ku czerwieni albo red shift. Fajnie?